Cześć, z tej strony Maciej. Witam serdecznie na moim kanale, w kolejnym filmie z serii kryptowaluty bez tajemnic, a więc poradniki, instrukcje po to, żebyśmy mogli razem szybko i sprawnie działać na rynku kryptowalut. Oczywiście, jeżeli na kanale jesteś pierwszy raz, subskrypcja, dzwoneczek, dzięki temu jesteś na bieżąco. Jeżeli widzisz warto, łapa w górę, komentarz. Dzięki temu ja wiem, że oglądacie tutaj skupieni i komentujecie to, o czym mówię. No i oczywiście standardowo przypominam, że wszystko co mówię w tym filmie, to nie jest porada inwestycyjna a ja nie jestem doradcą finansowym. Wróciliśmy, słuchajcie, z kryptosilezji. Było nas trochę, także cieszę się, że mogłem uczestniczyć w kolejnym fajnym wydarzeniu ze świata krypto, ale nie ma co spać. Mimo, że jest niedziela, trzeba porozmawiać o tym, co dzieje się z tokenem BIT i na ByBicie, bo tak jak mówiłem, do złapania są fajne tokeny. Jeżeli chodzi o mnie, działam na ByBicie od początku i w momencie, kiedy ByBit potwierdził, że token BIT będzie ważnym elementem tego ekosystemu i mieliśmy pierwsze akcje pierwszego lunchpada, gdzie mogliśmy od Odbierać ten token, robiłem maksymalne ruchy, byłem mocno skupiony po to, żeby uzyskać jak najwięcej tych tokenów i z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o giełdy scentralizowane, to była moja najlepsza decyzja. Sporo tokenów udało mi się pozyskać. Teraz mamy akcję, która również jest bardzo ważna i myślę, że warto w tym kierunku podziałać. Oczywiście, jeżeli nie mam Was na bajbicie, pod tym filmem macie link. Zapraszam wszystkie osoby do ekipy Krypto, Ekipy. także bez problemu się zarejestrujecie, jeżeli uznacie, że po to akcje, warto to zrobić, a wszystkie osoby, które są z nami, zachęcam do tego, żeby zobaczyć, co tutaj będzie się działo. Startujemy! 22 czerwca, słuchajcie, dostaliśmy informację od BitDAO i od Bybit'a o tym, że będziemy mieli rebranding, a więc zmianę nazwy, zmiana również loga i token BitDAO, czyli token Bit, należący właśnie do BitDAO i token, z którego korzysta giełda Bybit, przejdzie na token Mantle i będzie nazywał się MNT. Konwersja 1 do 1, a więc nawet jeżeli macie tokeny Bit, nie dostaniecie tutaj żadnych dodatkowych tokenów. Natomiast wszystko, tak jak mówię, będzie szybkie i sprawne i jeżeli też macie tutaj te swoje tokeny bezpośrednio na giełdzie Bybit, nie musicie tutaj nic robić. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o najważniejsze rzeczy, no to oczywiście Mantel Network, myślę, że wiele osób tutaj działa w tym ekosystemie po to, żeby również wystawić się na airdrop, jeżeli nie, zapraszam na naszą grupę polską Bybit'a, na grupę ekosystemy, linki oczywiście macie pod tym materiałem, oczywiście Mantel Network, a więc layer tu na Ethereum, która ma gdzieś tam być bardziej skalowalna, mają tam być niższe opłaty, a więc taka typowa layer dwójka, która ma być rozwiązaniem właśnie na Ethereum. No i teraz słuchajcie, oczywiście, z okazji takiej akcji. Giełda Bybit przygotowała nam tutaj fajną akcję, która odbędzie się na Bystarterze. Myślę, że Starter kojarzycie. Tam również walczyliśmy o alokację pod Sui. No i z tej okazji będziemy mieli 5 milionów tokenów MNT, a więc z dawnego BIT do rozdania. Także, jeżeli też uznacie, że akcja jest interesująca i nie ma Was jeszcze na Bybicie, zapraszam do ekipy kryptoekipy, właśnie na Bybita. Link, tak jak Mówiłem, macie pod tym materiałem. Jeżeli chodzi również o opis tej akcji, wszystko macie rozpisane na naszej stronie kryptoekipa.pl, więc na spokojnie też będziecie mogli sobie przez to przejść. To, co najważniejsze, słuchajcie, tak jak mogliśmy się spodziewać, w przypadku tego typu akcji y, będzie to podzielone na dwa i część tej akcji będzie dla osób, które są hodlerami tokenów BIT, a część będzie y, publiczna, i tak dokładnie zostało to nazwane. Y, pierwsza akcja to jest White Genesis Offering, i potem będziemy mieli Public Genesis Offering. Offering. Wszystko oczywiście pod filmem i ten link bezpośrednio do BitStartera, żeby sobie tutaj podziałać, również jak najbardziej będziecie mieli. Zaczynamy słuchajcie od whitelisty, a więc tutaj będzie do zgarnięcia 200 właśnie tokenów MNT. No i słuchajcie tutaj jeżeli chodzi o warunki, jest to akcja dla osób, które posiadają minimum 100 tokenów BIT. Na giełdzie Bybit i tokeny oczywiście warto mieć już 5 lipca. Dlatego, że jeżeli popatrzymy sobie tutaj na daty, no to tutaj od 6 jest już okres subskrypcji i wcześniej oczywiście będzie snapshot. Trzeba o tym wiedzieć zawsze. Tokeny trzeba mieć jak najbardziej przed snapshotem. No i oczywiście, okres subskrypcji dla whitelisty rozpocznie się 6. I potrwa tak naprawdę do 11 lipca no jeżeli łapiecie się na whitelistę i posiadacie tutaj oczywiście tokeny BIT to w tym okresie subskrypcji należy wejść tutaj na stronę Beam Startera i tutaj w depozyt wrzucić 100 dolarów, oczywiście później te 100 dolarów jest zwracane, a więc tak naprawdę tutaj jest to tylko takie potwierdzenie tego, że bierzemy udział, że mamy te 100 dolarów, musicie mieć oczywiście je w okresie subskrypcji na ByBicie i musicie zrobić tutaj ten depozyt, a potem tak jak mówię będzie tutaj zwrot. Jeżeli chodzi, słuchajcie o liczbę zwycięzców. To tutaj w tym momencie, patrząc, jak te tokeny są rozłożone, 12,5 tysiąca osób tutaj będzie mogło wygrać tą alokację, i myślę, że to jest mega akcja, żeby spróbować. Oczywiście, biorąc pod uwagę, że jest okres wakacyjny, być może te szanse są ciut wyższe, także tutaj jak najbardziej ja przynajmniej będę walczył. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o osoby, które nie mają tokenów BIT i nie chcą mieć tokenów BIT, nie widzą gdzieś tutaj wartości, a chcą po prostu spekulacyjnie tutaj wejść w tą akcję no to tutaj tak naprawdę wystarczy mieć konto na ByBicie, nie trzeba mieć tutaj tych, tych tokenów BIT i tutaj do zgarnięcia jest od 1000 do 2200 tokenów właśnie na użytkownika. Jeżeli chodzi o najważniejsze daty publika, no to tutaj okres subskrypcji tej publicznej zaczyna się od 12 lipca i potrwa do 17 no i potem oczywiście będziemy sprawdzać ile tutaj tokenów udało nam się tutaj dostać natomiast zasada jest ta sama również, również tutaj 100 100 dolarów będziemy musieli wrzucić w tą subskrypcję No i oczywiście jest to również uzależnione od poziomu VIP domyślam się że większość z nas nie ma poziomu VIPa a więc tutaj przydział na użytkownika jest to 1000 MNT. A jeżeli macie VIP, -y, no to możecie tutaj jak najbardziej tą alokację sobie zwiększyć. Bardzo ważne również to jest to, że jeżeli posiadacie te tokeny BIT, no to możecie brać udział w tych dwóch akcjach, a więc w zarówno tutaj White List Genesis Offering, ale również w publiku. I ja zamierzam dokładnie, słuchajcie, tak zrobić. Jeżeli chodzi o sam Beam Starter, fajnie nam to się rozkręca. POSUI jest tutaj kolejna akcja. Jeżeli chodzi o sam potencjał, no to na dzień dzisiejszy token BITDAO DAO jest warty 0. 43, jesteśmy 86% od ATH. Pamiętacie, że w się naprawdę dobre akcje były na bajbicie i jeżeli chodzi o mnie token Bitdao jest tutaj bardzo mocną pozycją, jeżeli chodzi o tokeny giełdowe w moim portfelu. No i oczywiście możemy zauważyć, że również pod tą akcję mieliśmy już fajny wzrost spekulacyjny, więc być może niektóre osoby to rozegrały w ten sposób i gdzieś tam być może już się nawet kyszują. Jeżeli chodzi o mnie ja tutaj nie dokupuję, do. Tych tokenów, tokeny mam, a więc łapię się zarówno na whitelistę, jak i na publika. To co jest bardzo ważne, to to, żebyście dopilnowali tutaj tych dat. Przypominam, że macie tutaj na spokojnie, żeby sobie zerknąć, wszystko rozpisane na naszej stronie. No i słuchajcie, zobaczymy tutaj, co z tego będzie. W mojej prywatnej opinii, jeżeli giełda BYBIT utrzyma swoją pozycję na rynku i będzie w ten sposób dynamicznie się rozwijać, samo również dawne bidze. DAO, a więc obecnie Mantle będzie rozwijać swój projekt, który właśnie jest layer dwójką dla Ethera i to wszystko będzie się spinać i podaż samego tokena MNT będzie odpowiednio zrównoważona gdzieś tam i będzie większy popyt, no to możemy tutaj liczyć na fajne wyniki. Zresztą inaczej bym tego tokena w swoim portfelu nie posiadał, ale liczę, że to dopiero w hostie rozegrają się najlepsze akcje, a więc dla mnie prywatnie jest to również czas, kiedy być może wykorzystam tutaj jeszcze spadki do, do Ładowania. Na razie nie muszę tego robić. W tamtej hostie założyłem sobie, ile tych tokenów mam mieć, i tego po prostu na bieżąco sobie się trzymam. Warto poczytać o samym Mantle Network, bo tak jak mówię, to jest coś, co tutaj wzmacnia ten ekosystem, i myślę, że ten rebranding jest dobry, dlatego że token Bit kojarzył się głównie z giełdą ByBit w większości ludzi, a sam ekosystem BitDAO był z, był z tyłu. Teraz po tym rebrandingu bardziej będziemy zwracać uwagę na samo Mantle Network. Także najważniejsze słuchajcie rzeczy to to, że jeżeli chcecie uczestniczyć w white warto mieć tutaj te tokeny BIT, warto również sobie już przygotować te 100 dolarów, żeby o niczym nie zapomnieć, a jeżeli nie macie tokenów, no to tylko zasilacie bybita, żeby mieć 100 dolarów tutaj i bardzo ważne, że w momencie kiedy ruszy okres subskrypcji należy zrobić depozyt, żebyśmy również o tym nie zapomnieli. Nie będę też powtarzał się jeżeli chodzi o potencjał samej giełdy, samego tokenu, znacie doskonale moje. Podejście: Ja dużą część portfela zbudowałem na tokenach giełd scentralizowanych, ale przede wszystkim bardzo mocno je pomnożyłem właśnie na akcjach, które są na tych giełdach. I tu, jeżeli chodzi o Bajbita, to nic się nie zmienia. Wszystkie linki, słuchajcie dam wam w komentarzu, tak żebyście mieli wszystko na bieżąco, żebyście mogli sobie tutaj bezpośrednio to wszystko śledzić. Jak zachowa się cena po rebrandingu, jak to będzie wyglądać, zobaczymy. Może być naprawdę różnie, może być tak, że teraz wiele osób kupi sobie, żeby mieć tutaj właśnie wejście, potem to zrzuci gdzieś tam spekulacyjnie, ale ja patrzę na Bitdao absolutnie, absolutnie długoterminowo i żeby tutaj był pełny sukces, to po prostu giełda musi się rozwijać i dawać możliwości Swoim użytkownikom, a jeżeli śledzisz giełdę Bybit, to wiesz doskonale, że tak jest. Moim zdaniem, bardzo dobry czas, żeby rozpocząć swoją przygodę na Bybicie. Ja również tutaj nigdy nie miałem żadnych problemów z płatami, z wypłatami, wszystko jest y, szybkie i sprawne. No ale oczywiście, żeby uczestniczyć w akcjach jest wymagane KYC, więc jeżeli nie lubicie, nie chcecie mieć na giełdach centralizowanych KYC, to szukacie innych giełd. Także u mnie na kanale i na grupach znajdziecie informacje, których ja tutaj giełd używam, jeżeli chodzi tutaj właśnie o działanie bez KYC. Życzę wszystkim powodzenia. Mam nadzieję, że. Ten rebranding będzie dużym krokiem dla całego ekosystemu. Obecnie już mantel network i że to wszystko będzie się rozwijało, a Bybit będzie z tego korzystał, i również trzymanie tej pozycji mam nadzieję, że okaże się wartościowe. To, co słuchajcie, jeszcze warte jest podkreślenia, że tutaj nic nie ryzykujemy, a więc czy uczestniczycie w white czy w Publiku te 100 dolarów wasze jest. Zwracamy, no i tak jak mówię, jeżeli nawet tutaj uda Wam się zgarnąć tą najniższą alokację bez tego VIP-a, no to słuchajcie, na dzień dzisiejszy 1000 tokenów BIT to jest wartość 432 dolarów, a więc wydaje mi się, że jest o co walczyć, jeżeli chodzi o White whitelistę, jest to 200 dolarów 86, jest to 200 oczywiście tokenów mantel, czyli... 86 dolarów, także, jeżeli chodzi o mnie, no to tutaj to jest po prostu akcja maksymalna. No i oczywiście zobaczymy, życzę wszystkim też powodzenia. Na dzisiaj to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Tak jak mówię, wszystkie linki macie pod filmem. Poradzicie sobie na spokojnie. Najważniejsze już sobie zasilić konta, jeżeli chcecie uczestniczyć w akcjach, ewentualnie, jeżeli chcecie uczestniczyć też w White kupić sobie tokeny bit. I jak to mówią, nie śpimy, działamy, mimo że niedziela, także jest dobrze. I słyszymy się oczywiście w pobudce w poniedziałek z krypto ekipą. Dzięki za uwagę. Hej, ekipa.